Dzień dobry, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku gramy sobie jak zwykle w szachy 10-minutowe. Dzisiaj coś czuję, że mi może dobrze pójść. Nie będę mu mówić, czy po prostu czuję, że mi może dzisiaj pójść dużo lepiej niż zwykle. Dobra, więc ostatnio pamiętacie, zacząłem sobie próbować grać Gambit Królowej, chociaż chłop nie chce robić tego. Okej, zróbmy sobie tak, jak zaprawię każdym razem ostatnio. Zobaczymy, co chłop wykombinuje i co będzie chciał zrobić. No okej, to sobie ten tutaj pójdziemy naszym skoczkiem. No okej, mogę mu zaatakować gońca, chociaż poczekajcie. Bo on tutaj ma jeszcze tego gamunia. Mogę tak zrobić. Chłop będzie może chciał się wymienić, chociaż mi się wydaje, że nie powinien się wymieniać, bo teraz tak naprawdę to mu nic nie dało, a ja sobie uaktywniłem hetmana. Uaktywniłem, tak się powinno mówić, nie wiem. Dobra, czekajcie. Weźmy sobie tego gamonia, uaktywnijmy tego skoczka. Okej. No tutaj nas próbuje atakować, a ja rozszedłem, zrobił chyba po stronie hetmańskiej. Ja mi się wydaje, że... Ej, poczekajcie, bym mógł tak zrobić. Jeśli chłop nic nie zrobi, to mogę tutaj go atakować. A nie, bo chłop ma jeszcze tego... A już... już myślałem, że szachmata chłop mi podstawił. Okej. Mogę spróbować tutaj. Mogę spróbować mu tego jakoś przegonić, gamonia. Spróbujmy w ten sposób. Zobaczymy, czy się uda. Kurde, jeśli on mi to zbije, to wtedy nie mam bronionego hetmana. Tego nie zauważyłem. Już widzę, jakbym mógł to zrobić. Jestem ciekawy, czy widzowie też to widzicie. Tylko moim największym problemem jest to, że on też jakieś ruchy musi robić, ten mój przeciwnik głupi. Dobra, cofnijmy się. Bo ja chcę po prostu tutaj szachmatować jakoś. Spróbujmy go tak zbejtować tutaj. Chociaż nie, to mi trochę nic nie dało, jak teraz się na to patrzę. Nie, ale to tylko straciłem sobie dwa pionki przed chwilą. Bo jak on mi to zbije, to ja, no właśnie, mogę to zrobić tylko tym. Dobra, zbiję to tym już. Bo gdybym to zbił tym hitmankiem, to on by mi po prostu zbił tego. Gamuja, dobra, siup. Jeszcze raz, jak w sumie to tutaj zbiję i pójdę tutaj, to mogę coś popróbować tak naprawdę już. Więc nie wiem, czy się zasłania, czy coś. Obraz zasłonię się chyba lepiej będzie. Nie ma co aż tak ryzykować. Co ten chłop tutaj kombinuje? Może mój atak się nie udał, ale może coś się uda. Na przykład coś takiego bym mógł zrobić. Poczekajcie, jeśli pójdę tutaj, to gdzie ten chłop będzie mógł iść? Tutaj nie będzie mógł. To pójdzie tutaj albo tutaj. Po prostu nie. Tutaj też nie będzie mógł przecież, bo tu i ten. Czyli. Dobra, to jest. Chyba dobry. Bo tutaj jest jedyny ruch, gdzie może pójść mój przeciwnik. No idiota. Oddał mi hetmana za darmo. Czy on tego na serio nie zauważył? Nie, to jest niemożliwe chyba. Ciebie, czy tego też nie zauważy? Co on zrobił?
Chociaż nie, przecież jak ja teraz tutaj pójdę, to chłop tutaj sobie po prostu pójdzie bez problemu. Ha. Już myślałem, że tak dobrze jest. No dobra, to zróbmy tak. Wymienimy sobie te wieże. Chłopie, mógł Hitmana zbić. My oboje jesteśmy jacyś niedopełnosprawnieni, chyba. Dobra, bym sobie wyszedł z tamtym tym Hitmanem, bo tam jest trochę niebezpiecznie. Co jest? Bo tego to ja nie zauważyłem też. Dobra, wiecie co, widzowie? Jak ja wcześniej mówiłem, że dzisiaj jakoś, że czuję, że dzisiaj mi będzie jakoś bardzo dobrze szło, to kłamałem jednak, to kłamałem. Idzie mi tak przeciętnie. Czyli moja przeciętność to znaczy, że mi idzie bardzo źle. Ja w ogóle jestem ciekawy, jak mnie słychać, bo nie jestem pewien, bo też teraz od paru dni jestem chory, więc możecie napisać w komentarzu, czy brzmię jakoś bardzo choro, czy nie, czy nie jakoś bardzo choro. Dobra, tutaj trochę parę głupich rzeczy zrobiłem, ale raczej to wygram. Prawda, widzowie? Mój przeciwnik jest bardziej głupszy. Teraz mógł coś takiego tu spróbować zrobić, siup, siup. I tutaj mogę go próbować szachmatować w ten sposób, taki siup. Co on robi? Łatwo, wygrałem, widzowie. Możecie zostawić łapkę w górę za to, że wygrałem.